Witam serdecznie. Na tegorocznej maturze pojawiło się zadanie z tekstem źródłowym z podręcznika, który zresztą bardzo cenię, Milczewski, Marczenko, chemia analityczna, a dotyczyło to zadania 19, informacji o antymonie. Ja sobie pozwolę pokazać, o co mi chodzi. Mamy tutaj informację, że stężony gorący kwas azotowy utlenia antymon do antymonu 5, przy czym wydziela się trudno rozpuszczalny biały kwas antymonowy. Tu mamy jego wzór, oczywiście pełne równanie reakcji, które było prawidłową odpowiedzią do zadania 19.2 i na podstawie tego właśnie podręcznika. Ale, jak często powtarzam, jeżeli chodzi o reakcje metali z kwasami, to jest bardzo dużo rozbieżności i sprzeczności właśnie w literaturze akademickiej. Jeżeli wrzucimy do zimnego, stężonego kwasu siarkowego antymon, to faktycznie zmian nie obserwujemy. Na zimno powoli kwas azotowy sobie reaguje, jak troszkę poczekać, to widać, że generalnie on znika i oczywiście na gorąco, jeżeli to sobie zrobimy, to też otrzymamy ten kwas antymonowy w postaci osadu, tutaj jest na dnie, jak zamieszałem, to oczywiście się uniósł i go widać, natomiast na gorąco z kwasem siarkowym też otrzymamy siarczan z kolei antymonu, który jak to ostygnie, to zaczyna sobie właśnie krystalizować. Ale teraz pytanie, co jest tutaj ciekawe, bo ja podkreślam, że przecież w reakcjach z kwasem azotowym stężonym to się wydziela NO2. Nawet żelazo, prawda, na gorąco wydziela to NO2. Marczenko nam mówi, tutaj, a przynajmniej podaje równanie reakcji, bo nie mówi, tylko podaje równanie reakcji, w której powstaje NO. No to sprawdźmy, co będzie. Tu mam właśnie antymon w postaci takich większych grudek. Tutaj mam jeszcze w postaci drobniejszej, ale użyję tych akurat. W sumie mogę dosypać do siarkowego troszeczkę tych grudek, bo tu reakcja jest mniej gwałtowna. Widzimy, że wydziela się bezbarwny gaz zgodnie z opisem. Natomiast jeszcze teraz ja wrzucę grudkę do rozgrzanego kwasu azotowego i zobaczymy, co tutaj będzie. I widzimy, że zaczyna nam się wydzielać, przede wszystkim jest to gaz brunatny. Jest to gaz brunatny, czyli NO2. Jest to zachowanie typowe dla kwasu azotowego i tutaj myślę, że Marczenko po prostu był w błędzie, albo to równanie po prostu podali na wyrost i po prostu wpisali tam NO zamiast NO2, bo jednak wydziela się gaz brunatny. Już widać powoli, że to zaczyna mętnieć po prostu od tego kwasu antymonowego, który tam, trudno rozpuszczalnego, który tam powstaje. Tutaj co prawda może kryształów nie widzimy, ale jak się spora ilość tego antymonu roztworzy, to i to ostygnie, to właśnie też po jakimś czasie wykrystalizuje nam produkt, czyli ten siarczan antymonowy. Sam antymon polecam, bo to znaczy nie polecam, tylko polecam artykuł na jego temat, który napisałem właśnie, bo z nim jest dosyć ciekawa anegdota o pewnym alchemiku Bazyliusu Valentinusie, który też polecam na Biomist przeczytać. Okej, to wszystko, co chciałem dzisiaj pokazać. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam i oczywiście zapraszam na kolejne filmy.